serdecznie. Chciałbym was poinformować, że na 10 czy 90% nie przedłużę kontraktu z NGK, a mam mnóstwo, że tak powiem, jeszcze pasji i celów do zrealizowania w Polsce, zanim bym wyjechał znowu za granicę i, że tak powiem, godnie zarabiał na swoje życie, a to na pewno 2, czy 3, czy 4 razy lepiej, jak nie więcej niż w Polsce, robiąc tą samą pracę. No i jaki jest teraz plan? Plan wrócić do boksu. Pamiętacie, jak miałem 29 lat, powiedziałem sobie, że w takim wieku chciałbym wyjść na jedną chociaż walkę amatorską, stanąć na ten ring bokserski, stoczyć kimś walkę. Jak to komuś opowiadałem, uwierzcie mi, nikt nie wierzył w to, że może coś zrobić. Nawet takiego pana, który wygląda jak Pudzian, nie będę mówił z imienia, nazwiska, mówi mi: Robert, to jest nieosiągalne już w twoim wieku. Patrzcie. To było w 2016. Tu macie medal z Włodzisławia Śląskiego z 4. międzynarodowego turnieju bokserskiego, który zdobyłem parę miesięcy po tym, jak to powiedziałem i to zrealizowałem. Poszłem nawet do klubu Karbo Gliwice i też prezesowi opowiedziałem tą historię. Prezes mówi: nie, w twoim wieku to już nie ma szans. Ale jak widzieli, że zatarczywie chodzę, trenuję, co każdy trening i chcę, to pojawiła się okazja, że mogę pojechać na taki turniej i stoczyć. I fakt, że dostałem taki łomot, bo trenowałem 2-3 miesiące, a dostałem gościa, który był instruktorem boksu i miał już ileś walk, że w drugiej rundzie trener do mnie mówi: Robert, kończymy to, ty jesteś zmasakrowany. W pierwszej albo początek drugiej rundy miałem tak nos rozwalony, że tam sędzia sprawdzał, lekarz i w ogóle. Ja mówię: nie, ja go dalej będę lał. Ja wiem do tej pory, że ja mam tylko dobre serducho, resztę to u mnie jest gorzej, ale resztę można wyćwiczyć, jak się chce. No i mówię, no i trener mówi: ale dobra, będą inne walki, teraz przewij, po co sobie tak masakrować twarz, wrócić do niego za parę miesięcy albo inną walkę. Mówię: dobrze, trenera trzeba słuchać, i przerwali tą walkę. I jak domyślacie się, to na pewno były kolejne walki. Jak chcecie, to zostawię wam na końcu link do całej historii, bo ta historia trwała 3 lata z boksem, dopóki mój ojciec nie zmarł i nie porzuciłem tego sportu, bo miałem więcej obowiązków. I link zostawię wam tej walki pierwszej, co wam też opowiadam. To możecie zobaczyć, że nie gadam żadnych farmazonów, że to wszystko się odbyło. No i teraz mogę znowu ludziom udowodnić, zrobimy teraz taki kanał. Kiedyś były te wszystkie, że tak powiem, odcinki nagrywane, jak do tego dochodziłem, każdy trening, nawet zajebista sprawa. A teraz zrobię znowu kolejne takie wyzwanie, może to nazwijmy ten filmik: jak stoczyć choćby jedną walkę, walkę zawodową, albo zmierzyć się z Donem Cassio. Jego wyzywam, tak, będę chodził za nim, let's go champ, let's go champ. I zacznę teraz ostro trenować i ciekawie, jak myślicie, na ile mi się uda i dokąd się dojdę i czy starczy mi siły woli, żeby to dokonać, i zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Tylko jak zdrowie mi klęknie, to niestety to przerwie. No i tyle. Dzisiaj pojadę na pierwszy trening. Zostały mi jeszcze chyba 2 dni robocze w pracy, a później będziecie widzieli kolejne filmiki ostrego treningu. I mam jeszcze inne pomysły, bo jak ktoś ogląda mój kanał, to wie jeszcze, co chcę zrealizować w Polsce. A jak mi się to wszystko nie uda, to po prostu wyjeżdżam za granicę i będę sobie żył fajnym, spokojnym życiem, godnym. A jak nie, to chętnie wrócę do tego NGK, powiem im, jaką sytuację mam, co chcę zrobić. A że praca nie była najgorsza, bo jak ktoś wie, dlaczego ja poszłem do NGK, a NGK kiedyś było najlepszym zakładem na strefie. Jak wróciłem z Polski, chciałem się tam dostać, to nie udało mi się dostać, to poszłem do Opla, ale w Oplu był ogień. Do Opla bym nie chciał wrócić. Znaczy, w Oplu są też takie fajne stanowiska, że ludzie się chwalą, ale ja miałem takie, jak kurwa, każdy może lubić coś innego, że mi tam żyłki aż pękały. I to do tej pory, jak sobie tak pomyślę o Oplu, to mi się przypomną koszmary, jakieś mi się śniły, a te dzwonki tam wszystkie, które dzwonią, to normalnie w głowie ryło beret. No, no i na takiej prawdziwej linii to szanuję, jak ci ludzie robią, ale wiadomo, do nawet największego, za przeproszeniem, gówna można się przyzwyczaić i je pokochać. Dlaczego? Bo mamy syndrom sztokholmski, a jak ktoś nie wie, co to jest syndrom sztokholmski, to jest coś takiego, jak ktoś ciebie porwie i uwięzi w piwnicy, i chociaż trochę da ci miłości, bo ci przyniesie ten obiad, to nie we wszystkich procentach, ale w 80% każdy się nawet w tej osobie zakocha i będzie wdzięczny. I nawet, wiecie, jak oglądaliście Grę o Trony, tam była taka sytuacja, że tego jednego bohatera torturowali, wzięli i on później, przypomnijcie mi, jak on się nazywał, jak on
mój psiemu mówił, albo coś mu wszystko powiedział, a on to już robił. On był tak wtedy przeszkolony ze strachu i wszystko i dlatego też te tortury, no wiadomo, nie na każdym by to podziałało, ale w większości dałoby się wytresować. Tak więc zobaczymy, co to będzie. Trzymajcie kciuki, może zrobię jeszcze ten, że tak powiem, jakaś zapomogę na mnie. Nigdy tego nie lubiałem, ale teraz naprawdę każde łapki, każdy jakiś tam drobny pieniądz się przyda, bo tu właśnie to, co Grzesiu mi mówił. Po co są zasiłki i wszystko. A teraz ja będę się cieszył, jak pójdę właśnie na zasiłek i przez te pół roku dostanę te 1000 zł coś i za to będę miał na paliwo, będę jeździł na treningi i mogę takie coś zrealizować. I jak ktoś mi powie, Robert, ty możesz, ale ja mam dzieci i krechę. To wiecie co, ja bym tak, wziąłbym rodzinę, mówię, wiecie, żyjemy na nawet już godnym poziomie, ale chciałbym jeszcze to zrealizować. Wiecie, nasz poziom życia się kroje pogorszy. Albo nie bierzmy nigdy tej krechy, albo jedzmy teraz chleb z cukrem i czy chcecie, żebym ja spełnił te marzenie, czy wam też się to podoba. I na przykład ty możesz, nie wiem, Karolku, kręcić mnie tam, Uniko, ty możesz pisać mi tam jakieś artykuły, bo ty lubisz i wszyscy, cała rodzina się rozwinie. Ja tam zawsze widzę jakieś rozwiązania, albo przynajmniej próbować można, a nie tak, że, ja nie wiem, ludziom się da w Polsce jakiś przykład, nie mówię, że wszyscy, ale w większości, przynajmniej w tych zakładach, co ja chodziłem, bo chciałem też właśnie, dlaczego właśnie poszedłem do tego NGK, a dlaczego wybrałem najgorszy dział na NGK, dlatego, żeby dostać też kopa, tak? Bo ja miałem zajebistą pracę, lubiłem to, co robię, tak? Czyli kręciłem filmy, montowałem je, prezentowałem dla firmy fotowoltaicznej, ale niestety po tych wszystkich perapetach, co przeszłem w życiu, wyszłem ze szpitala, miałem taką depresję i doła, że ja nie umiałem realizować się w tej pracy, ja źle ją wykonywałem i ja sam się poddałem. Mówię, ty, tych dwóch ludzi robi to ode mnie lepiej, weź ich, ja idę do jakiejś fabryki ciężkiej, ja chcę poznać, czemu ci ludzie w takiej fabryce pracują i nie chcą zmian. Czy po prostu tylko kochają tą pracę i czy ja też może ją pokocham, a jak będzie bardzo ciężka, to będzie też fajna motywacja, żeby ruszyć do innego projektu. I właśnie tak się wszystko stało. Ja już nie mam depresji, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, mam mnóstwo pomysłów, jeszcze tylko moja mama cały czas próbuje mnie ściągać na dno, ale też próbuję sobie z tym poradzić i coraz mniej ją słuchać, choć ją kocham, tak serce mówi, żeby robić wszystko to, co mówi, zaopiekować się ją na stare lata, nawet jak będzie najbardziej wredna dla mnie, a rozum mówi, Robert, masz swoje życie, zacznij żyć, niech teraz i brat albo siostra się nią zajmą, tata nie żyje od 4 lat. No, powiem tak, mój tata też nieraz przez nią płakał, ja już jestem tak twardy, że nie płaczę, ale nieraz jak mi tak wierci w brzuchu, to uznaję, że dla jej świętego spokoju ja czegoś nie będę robił i na przykład ona też by ten cały pomysł zgardziła, ale ja nawet nie chcę z nią na ten temat rozmawiać, ja go po prostu zrealizuję. Tak więc trzymajcie kciuki, zostawcie komentarz, czy mi się uda i jak nazwać tą nową serię, która właśnie powstanie, bo tak sobie myślę, może jak zostać zawodowym bokserem w wieku 35 lat, i albo stoczyć walkę z Don Casio. Taki cel wybrałem. I zobaczymy, co się uda, jak daleko dojdę i do czego mnie to doprowadzi. Trzymajcie się. Na razie. Serwus. Witaj. Nazywam się Andrzej Wójcikiewicz. Jestem trenerem rozwoju osobistego i psychologiem. Przez ponad 20 lat pracowałem jako trener kadry olimpijskiej w Szermierce, najpierw w Danii, potem w Kanadzie. Przez ostatnie 10 lat zajmuję się prowadzeniem w Polsce i za granicą seminariów dotyczących tzw. psychologii zmiany, czyli lepszego wykorzystania potencjału umysłu człowieka. Prowadzę również kursy samokontroli umysłu metodą Silwy. W tym programie będę miał zaszczyt być Twoim przewodnikiem w podróży po Twojej wyobraźni i postaram się pomóc Ci znaleźć się tam, gdzie zaprowadzą Cię Twoje marzenia. Tworzenie celów to jedna z najważniejszych umiejętności, którą posiadamy jako ludzie. Przeprowadzę Cię przez sprawdzony u tysięcy ludzi proces ich tworzenia, formułowania i osiągania. W pierwszej części dowiesz się, jak zmieniać marzenia w cele.